Pod koniec XIX wieku, wraz z rozwojem ruchów narodowo-wyzwoleńczych, powstała idea syjonizmu. Głosiła ona powstanie państwa żydowskiego. W trakcie I wojny światowej państwa Ententy uchwaliły tzw. deklarację Balfoura, w której stwierdzały, że powstanie żydowska siedziba narodowa. Było to podyktowane chęcią przeciągnięcia ludności żydowskiej na swoją stronę. Jednak po wojnie, gdy Palestyna znalazła się w rękach brytyjskich, obietnice te nie zostały spełnione. Brytyjczycy jednak zezwolili na emigrację ludności żydowskiej na teren Palestyny. Napływ Żydów na te tereny spowodował konflikt z Arabami, którzy mieszkali na nich od wieków. Po Holokauście, jaki spotkał Żydów w trakcie II wojny światowej, opinia międzynarodowa poparła ideę stworzenia niepodległego państwa żydowskiego w Palestynie. Brytyjczycy, mając świadomość konfliktu żydowsko-arabskiego, przedłożyli decyzje dotyczące sprawy Palestyny pod obrady ONZ-u. W 1947 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ podjęło decyzję o podziale Palestyny na część arabską i żydowską. Jerozolima miała znaleźć się pod kontrolą międzynarodową. W maju 1948 roku Żydzi proklamowali powstanie państwa Izrael, ale Arabowie nie zaakceptowali tego faktu i zaatakowali państwo żydowskie. W latach 1948-1949 trwała pierwsza wojna arabsko-izraelska o niepodległość Izraela, która zakończyła się sukcesem dla Żydów. Sama wojna zakończyła się rozejmem, a żadne z państw arabskich nie uznało formalnie istnienia państwa żydowskiego w Palestynie. Na skutek działań wojennych blisko 1 000 000 Palestyńczyków zostało zmuszonych do opuszczenia swoich dotychczasowych siedzib i osiedlenia się w państwach ościennych w tzw. obozach uchodźców. Pierwszym premierem Izraela został Dawid Ben-Gurion, a stolicą ogłoszono Tel Awiw. Powstanie państwa rozpoczęło proces masowych migracji Żydów do ojczyzny. Równocześnie duża pomoc dla nowego państwa płynęła ze strony żydowskiej diaspory, czyli Żydów rozproszonych po świecie, co przyczyniło się do dynamicznego rozwoju gospodarczego kraju. Intensywnie kolonizowano niezamieszkałe do tej pory obszary, nawadniając pustynie i tworząc spółdzielnie rolnicze zwane kibucami. Stworzono także nowoczesny przemysł, dzięki czemu Izrael szybko stał się państwem wysoko rozwiniętym. W 1954 roku w Egipcie władzę przejął Gamal Abdel Nasser, który za swoją główną ideę przyjął zjednoczenie wszystkich państw arabskich. Zmienił równocześnie kurs polityczny, dążąc do zbliżenia ze Związkiem Sowieckim. Równocześnie intensywnie rozbudowywał armię i popierał Palestyńczyków w ich atakach na państwo żydowskie. Na terytorium Egiptu znajduje się jedna z najważniejszych arterii komunikacyjnych świata, czyli kanał Suezki. Łączy on Morze Śródziemne z Morzem Czerwonym, gwarantując relatywnie szybki rejs z Europy do Azji. W momencie objęcia władzy przez Nassera kanał znajdował się pod kontrolą międzynarodowej spółki, gdzie pierwsze skrzypce grał kapitał brytyjski. W 1956 roku Nasser ogłosił nacjonalizację kanału Suezkiego, czyli przejęcie go przez państwo egipskie. Wielka Brytania, Francja i Izrael poczuły się tym ruchem zagrożone, dlatego też w tajemnicy rozpoczęły przygotowania do ataku na Egipt w celu przywrócenia międzynarodowej kontroli nad kanałem. Wojna rozpoczęła się w październiku 1956 roku atakiem izraelskim na egipski Synaj. Do zaprzestania działań wojennych wezwały wówczas Francja i Wielka Brytania. Zgodnie z wcześniejszą umową Izrael wstrzymał działania wojenne, natomiast Egipcjanie nie. W tej sytuacji Brytyjczycy i Francuzi pod pretekstem ochrony żeglugi również uderzyli na Egipt. Mimo sukcesu militarnego ostatecznie wojna o Suez zakończyła się klęską polityczną sojuszników. Po raz pierwszy od zakończenia II wojny Związek Sowiecki i Stany Zjednoczone zadziałały ramię w ramię na arenie międzynarodowej, potępiając atak i zmuszając wojska brytyjskie, francuskie i izraelskie do opuszczenia Egiptu. Konflikt arabsko-izraelski szybko stał się elementem toczącej się zimnej wojny. Państwa arabskie otrzymały wsparcie od bloku komunistycznego, natomiast Izrael otrzymał pomoc wojskową ze strony Stanów Zjednoczonych. Dzięki dostawom sprzętu sowieckiego, Egipt, Syria i Jordania stworzyły silne i wyposażone w nowoczesną broń armię. Przygotowywały się one wspólnie do ataku na państwo żydowskie. Dzięki skutecznemu wywiadowi Izrael zdobył informacje o planach państw arabskich i zdecydował się na uderzenie wyprzedzające. 5 czerwca 1967 roku siły izraelskie zaatakowały państwa arabskie. W pierwszym, nokautującym uderzeniu izraelskiego lotnictwa udało się całkowicie zneutralizować lotnictwo arabskie właściwie na lotniskach.
Później, korzystając z najlepszych doświadczeń II wojny światowej, izraelskie kolumny pancerno-zmechanizowane runęły na państwa arabskie błyskawicznie w przeciągu 6 dni, wszystkie trzy zmuszając do kapitulacji. Stąd wojna ta przeszła do historii pod nazwą Wojny Sześciodniowej. W jej wyniku Izrael przejął syryjskie wzgórza Golan, jordański zachodni brzeg wraz z Jerozolimą oraz egipski półwysep Synaj. Zdecydowane zwycięstwo izraelskie zamiast zniechęcić państwa arabskie zadziałało odwrotnie, wzbudzając w nich chęć rewanżu. Ponownie do Egiptu i Syrii płynęły strumienie sowieckiego sprzętu wraz z sowieckimi doradcami, którzy przygotowywali armie arabskie do walki wedle sowieckiej doktryny. Tym razem wywiad izraelski zawiódł. 6 października 1973 roku siły syryjskie i egipskie dokonały niespodziewanego ataku na Izrael. Zaskoczenie było tym większe, że jako moment tego ataku wybrano dzień jednego z największych żydowskich świąt, czyli Jom Kippur. Początkowo armie państw arabskich odnosiły sukcesy. Egipcjanom udało się sforsować kanał Suezki, a następnie kolumny zmechanizowane ruszyły w głąb Synaju. Wojska syryjskie zaczęły przełamywać izraelski opór na wzgórzach Golan. Jednak dzięki błyskawicznemu wsparciu militarnemu ze strony Stanów Zjednoczonych w postaci dostaw sprzętu wojskowego oraz szybkiej mobilizacji rezerw, Izraelczykom udało się najpierw zatrzymać pochód wojsk arabskich, a następnie przejść do kontrnatarcia i rozbić zarówno siły syryjskie, jak i egipskie. Działania wojenne przerwała dopiero reakcja Związku Sowieckiego, który zagroził interwencją, jeżeli siły izraelskie nie zaniechają dalszych działań wojennych. Po wojnie Jom Kippur państwa arabskie, świadome tego, że militarnie nie są w stanie pokonać Izraela wspieranego przez państwa zachodnie, postanowiły wykorzystać jako broń ropę naftową. Ograniczono jej wydobycie, przez co zdecydowanie mniej zaczęło jej płynąć na rynki zachodnioeuropejskie, a to spowodowało drastyczne podniesienie cen paliwa i kryzys energetyczny. Ostatecznie udało się ten kryzys przełamać, a jedną z jego konsekwencji było wprowadzenie do użytku samochodów zużywających mniej paliwa. W latach 70. podjęto próby zakończenia konfliktu arabsko-izraelskiego. Rozmowy izraelsko-egipskie toczono przy mediacji Stanów Zjednoczonych. Zakończyły się one w 1978 roku zawarciem układu w Camp David. Dokument podpisał premier Izraela Menachem Begin i prezydent Egiptu Anwar as-Sadat. Układ ten regulował stosunki egipsko-izraelskie, jednak pozostałe kraje arabskie uznały ten akt za zdradę. W 1981 roku Sadat zginął w wyniku zamachu wykonanego przez grupę islamskich terrorystów. W efekcie braku rozwiązań w działaniach czysto militarnych, Palestyńczycy podjęli próbę wywalczenia swojego państwa samodzielnie. W 1964 roku powstała Organizacja Wyzwolenia Palestyny, której przywódcą był Yasser Arafat. Organizacja ta prowadziła walkę z Izraelem, wykorzystując metody terrorystyczne. Najsłynniejszą akcją OWP był zamach na izraelskich sportowców w trakcie olimpiady w Monachium w 1972 roku. Zginęło wówczas 11 izraelskich sportowców. Działania terrorystyczne nie przysparzały jednak OWP sojuszników wśród opinii publicznej państw zachodnioeuropejskich. Zdecydowano się dlatego na zmianę taktyki. W 1987 roku wybuchło powstanie Palestyńczyków, czyli Intifada. Organizowano strajki i demonstracje, w trakcie których dochodziło do starć z policją i wojskiem izraelskim. Ostatecznie dzięki swojej postawie Palestyńczycy zmusili Izrael do negocjacji. W 1993 roku w Oslo, znowu dzięki mediacji amerykańskiej, podpisano porozumienie. Na jego mocy Izrael na swoim terenie wyznaczył dwa obszary – zachodni brzeg Jordanu oraz strefę Gazy, które miano przekazać w zarząd autonomii palestyńskiej. Porozumienie to nie znalazło pełnej akceptacji po obu stronach barykady. Niechętni byli mu zarówno radykalni Żydzi, jak i islamiści. Wzajemna nieufność, ciągłe tarcia, okresowo przeradzające się w walki trwają na tym terenie do dzisiaj. Zanim przejdziemy do omawiania sytuacji w Iranie, warto przypomnieć o podziale w świecie muzułmańskim, który wpływa znacząco na relacje pomiędzy państwami arabskimi. Istnieją dwa opozycyjne względem siebie odłamy islamu. Większość stanowią sunnici, zamieszkujący głównie Afrykę oraz tereny Bliskiego Wschodu. Mniej liczebnym odłamem są szyici, którzy jednak stanowią większość w Iranie. Oba odłamy traktują się z wrogością i wzajemnie często się zwalczają. W Iranie w latach 50. silną władzę sprawował szach Mohammad Reza z dynastii Pahlavi. Jego władza była absolutna, a wspierała ją wszechmocna tajna policja.
Szach otrzymał wymierne wsparcie ze Stanów Zjednoczonych i sam modernizował państwo w duchu wartości zachodnioeuropejskich. Spotkało się to z oporem części konserwatywnego społeczeństwa, a w konsekwencji doprowadziło do wybuchu w 1979 roku islamskiej rewolucji, która zmiotła szacha z tronu. Władzę w Iranie przejęli islamscy fundamentaliści, a liderem ruchu był Ruhollah Khomeini, który został religijnym przywódcą kraju z tytułem Ajatollaha. Chaos w Iranie próbował wykorzystać sąsiad Irak, rządzony przez dyktatora Saddama Husseina. W 1980 roku Irak zaatakował Iran, mając nadzieję na przejęcie pogranicznych, a bogatych w złoża ropy naftowej terenów. Mimo początkowych sukcesów, Irańczycy ostatecznie powstrzymali wojska irackie, a następnie wypchnęli je ze swojego terytorium. Wyniszczająca dla obu stron wojna trwała do 1988 roku i żadnej ze stron nie przyniosła zwycięstwa. Wojna iracko-irańska zrujnowała gospodarczo oba kraje. Irak koszty postanowił sobie zrekompensować, podbijając niewielkiego, ale posiadającego bogate zasoby ropy naftowej sąsiada, czyli Kuwejt. 2 sierpnia 1990 roku wojska irackie wkroczyły do Kuwejtu, zajmując go mimo oporu lokalnych sił. Zajęcie Kuwejtu było postrzegane przez resztę świata jako zagrożenie dla dostaw ropy naftowej dla krajów Zachodu. Dlatego Stany Zjednoczone podjęły zdecydowane działania. Korzystając z rezolucji ONZ, Stany Zjednoczone błyskawicznie zorganizowały koalicję antyiracką, w skład której wchodziły również państwa arabskie. Rozpoczęto przygotowania do operacji, która miała wypchnąć siły irackie z Kuwejtu. Operacja, która jako całość znana jest pod kryptonimem Pustynna Burza, rozpoczęła się od serii nalotów mających obezwładnić iracką obronę przeciwlotniczą oraz wojska znajdujące się bezpośrednio w Kuwejcie i jego najbliższym sąsiedztwie. Naloty miały stępić możliwości ofensywne wojsk irackich i zapewnić bezpieczeństwo koncentrujących się sił międzynarodowych. 25 lutego 1991 roku rozpoczęła się lądowa część operacji, w ramach której w niespełna 100 godzin iracka armia, doświadczona wojną z Iranem, uznawana ówcześnie za jedną z najsilniejszych armii świata, została całkowicie rozbita przez siły koalicji, w której prym wiodły Stany Zjednoczone.